Kolejny mój wyjazd z MacTransem już się zbliża wielkimi krokami, ale nim wyjadę, to zajmiemy się tą paczuszką. Której się znajdują? Zobaczcie ze stosami. Proszę. O proszę. Całość, wszystko od firmy Horpol. Sponsora lampek, więc zakładamy lampeczki, które będą na naczepie. No i na ciągniku. O ile naczepę sobie ogarnę sam, ewentualnie z Sebastianem, to tyle do ciągnika przyjeżdża specjalny elektryk z Lęborka, który po prostu założy osobną instalację z lampkami. Będzie można je wyłączać z przełącznika, tak żeby nie ingerować w instalację, która jest w DAF-ie, ponieważ on jest na gwarancji i nie mam zamiaru tam tych kabli ruszać. Więc będzie osobna instalacja, będzie to porobione fachowo, z głową. Trzeba przyznać, że lampa się prezentuje nieźle, co? W porównaniu do tej starej. Ciekaw jestem, jak będą świeciły te lampy robocze. Podejrzewam, że będzie ogień. Spodziewałem się, że to będzie na zasadzie plug and play. Niestety nie, dlatego robię sobie opis. Rozebrałem lampę ze szmica. Tutaj zrobiłem sobie opis kabli. Tu mam oznaczenie lampy z Horpolu. I sobie po prostu to w ten sposób podłączę. Potrzebna będzie dobra lutownica, więc zaczynam się bawić w elektryka. A co? Roboty idą pełną parą. Tutaj już jest nowa brysówka z nową wtyczką. Właśnie czekam, chwilę będę to ogrzewał. Tutaj mam wymontowane wtyczki ze starej lampy ze szmica. Pod nie będę robił kable od nowej lampy. Tak, żeby pasowało do wtyczek, które są przy naczepie. I kurde, czas ucieka. To niby takie duperele, a kupę czasu już zeszło. Tak świeci stara lampa. A tak świeci już noweczka. Nowa brysówka. Update, dzień drugi. Mamy piątek, słuchajcie. Naczepa już jest skończona. Wszystko ładnie świeci. Są nowe obrysy, jak widzicie. Nowe światła obrysowe, tutaj te boczne. Oczywiście z Horpolu. Lampy z tyłu. Lampy cofania i robocze. Oświetlenie tablicy. Wszystko nowe, jeżeli chodzi o naczepę. A teraz bierzemy się za ciągnik. Ale nim weźmiemy się za ciągnik, to czeka mnie wycieczka do Warszawy. Dzisiaj dzień w Warszawie. Moja córka zdaje egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych. Podjęła wyzwanie. Natomiast ja, korzystając z okazji, że czekam na nią, byłem w MacTransie, jak widzieliście, na kawusi, a w tym momencie idę na 36 piętro tego tutaj budynku Warsaw Tower na drugą kawę do Invitixu. Było, ale się skończyło, wycieczka skończona. Bierzemy się za robotę, mamy sobotę, za chwileczkę przyjeżdża elektryk. Walczymy dalej. Tutaj, jak już widzicie, ciągnik jest już bez powiewek tych międzyosiowych. Owiewki są w garażu przygotowane z lampeczkami. A w tej chwili ja biorę się za montaż lampek wokół owiewek kabiny.
Siemanko. Bałagan za plecami, a to oznacza tylko jedno, że ruszam w trasę. Słuchajcie, ale nie będzie to taka prosta trasa, bo już się zaczęło nieciekawie. Wczoraj odbył się mecz Stowarzyszenia Nim Będzie Za Późno, kierowcy kontra policjanci, w którym brałem udział. Zresztą sami zobaczcie sobie kilka fotek. No i słuchajcie, w ostatniej akcji tego meczu Karol biegnie do główki w polu karnym policjantów, wyskakuje, tam mnie kosi bramkarz policjant, spadam wyprostowanym paluchem na ziemię. No i z mojego fakersa zrobiła się eska. W dwóch miejscach palec wykręcony. Pogotowie, SOR, nastawianie. A dzisiaj, dzień później jadę w trasę. No co zrobić, tak? Transport. Chciało się grać w piłkę? To teraz trzeba cierpieć. Na tą chwilę lecę tankować i w drogę. A was na pewno interesuje, jak wygląda dafik po montażu lampeczek. Musicie poczekać. Na pewno to zobaczymy. Siemanko, siemanko. Mamy wtorek. Dla moich hejterów, jest was tam kilku, chciałem powiedzieć, że po raz kolejny na pusto przyjechałem do Berlina na załadunek, więc możecie się tam rozpisywać w komentarzach, co to za szarpana robota, nie? I tak dalej, przecież mógł coś załadować. No nie mógł, a jak nie wiesz, to się nie wypowiadaj. W każdym razie zbieram się właśnie po śniadanku, ładujemy się, robimy przerzucik przez Niemcy, potem jeszcze nie wiem co dalej. Ale robota generalnie zaczyna się od tego, co robiliśmy ostatnim razem na filmiku. Więc miło, lekko i przyjemnie. Lecimy, na razie zobaczcie, jak to wygląda w środku. Śniadanie skończone i wygląda kurde jakby to, nie wiem, jak lej po bombie. Tutaj gdzieś chciałem wam pokazać. Mamy żaróweczki LEDowe W5W, które wylądują w globie w lampach, tam gdzie są te zwykłe takie żółte. Teraz cały przód jest w LEDzie, więc wypadałoby, żeby i to było w LEDzie, nie? Tak moje zdanie chyba jest takie. Poza tym mogę wam się pochwalić, mamy nowe koszulki firmowe, dla kierowców już również czekają. Jest jeszcze wersja Polo, ale to pokażę wam innym razem, bo na razie mamy wersję roboczą. Jak to bywa przed rozpoczęciem pracy, szybki obchód, bo wiecie, jak to bywa u mnie. Można się obudzić i mieć poprzebijane trzy opony, stać bez powietrza, spłynąć na jedną plandeką. No ale nie tym razem, plandeki są całe. Dodatkowo nie wiem, czy pamiętacie właśnie a propos opon z poprzedniego filmiku, że były z tej strony wszystkie trzy ponakuwane, więc naczepa jest ubrana w nóweczki opony Apollo. Jak macie okazję sami zobaczyć. Poprzednim rozkanie, nie wiem czy pamiętacie, kupowałem Matadory. Teraz postanowiłem spróbować Apollo, ponieważ producent gwarantuje dobrą jakość, duże przebiegi i całkiem rozsądną cenę, więc dlaczego nie? Sprawdzimy. Kupiłem taki fajny środek detailingowy do opon, więc sobie w weekend te opony przetrzemy. Będą ładnie wyglądały, będą czarne. Takie, wiecie, eś. Dodatkowo chciałem kupić, ale nie kupiłem pisaczka, bo ładnie by to wyglądało, gdyby te wszystkie napisy były zrobione na biało. No niestety, Karol jaki jest, każdy widzi, o wszystkim pamięta. Ale co się odwlecze, to nie uciecze, pisaczek na pewno wpadnie. A tutaj możecie zobaczyć rozmieszczenie lampek, jak widać na boczku, na koronie, przy progu, no i oczywiście przód. Pewnie się zastanawiacie, jaki jest efekt, jak jest ciemno. Żeby to zobaczyć, musi być ciemno, nie? Gładko poszło, załadowane już. Na lajciku, pogoda piękna. Drzwi zamykamy, zakładamy plombę i ogień. No i wszystko gotowe. Zamknięte. Ośka w górze. 4 tony. Można jechać. Nie ma jak trans.
I dosyłajcie jeszcze sobie do Netflix, to tutaj było przy wyjeździe z firmy. Tak stanąłem jak taki timer. Bo się okazuje, że się tak szybko bawiłem na zakupach pod domem, że nie wszystko kupiłem, więc idę do Netto. Mam nadzieję, że kupię to, co potrzebuję. Dojechałem na rozładunek, stoję na szlabanie, czekam na wjazd. Mam już kolejne zlecenie. Generalnie się dzisiaj nie odzywałem za specjalnie, nie nagrywałem za dużo, ponieważ jakaś grypa mnie rozbiera i zrobiłem sobie po drodze dwie przerwy. To znaczy, no takie drzemeczki krótkie, regenerujące. Zobaczymy, czy mnie zrzucą. Jak mnie zrzucą w miarę szybko, to może się podlecę kawałek. A jak będą się z tym ciągnąć długo, nie wiadomo jak długo, to po prostu odjadę na przemysłówkę. Już mam miejscówkę tutaj z ostatniego razu. I tam zrobimy przerwę. I tyle. Jakoś to będzie, nie? Poradzimy sobie. Kto jak nie my. No i zrzucają, udało się. Głupi to ma zawsze szczęście, słuchajcie. 3 godziny przed czasem, a jednak mi wzięli. A tutaj numer ten nie da się ukryć. Lampki świecą. Siemka, mamy. Kurde, co my dzisiaj mamy? Środę. Właśnie kończę pauzę. Za 8 minut. To mam przygotowane lekarstwa. Teraflu. Mamy tutaj wszystkie oprzyrządowania potrzebne do tego, żeby coś tutaj fajnego ponagrywać. Na tą chwilę idę zwinąć linkę celną. Widziałem, że załadunek będzie prawdopodobnie bokiem, z tego co na Google'ach sobie zdążyłem sprawdzić, więc linka będzie musiała być zwinięta, przynajmniej z tej strony. Nie wiem jak pójdzie mi z tym paluchem, ale spróbujemy. No i się udało. Ale powiem wam, że najgorsze jest to, że muszę robić wszystko lewą ręką, a ja jestem praworęczny. I to jest generalnie największy problem dla mnie. To jest taki szybki obchodzik. Już rano byłem w koło samochodu, więc wiem, że jest wszystko w porządku. Naprawdę bardzo podobają mi się te lampy, nie? Z tyłu. Robią mega robotę. Tak samo jak obrysówki. I ten napis w środku, nie wiem czy go widać. Horpol. Sponsor tych lampek. Co mogę wam powiedzieć, to bardzo, bardzo rozczarowany jestem światłami cofania. Myślałem, że będą świecić mocniej, a świecą tak sobie. Szczerze powiem, chyba że ja coś źle może podłączyłem, bo one są jakby na dwie opcje. Na opcję do cofania właśnie i na opcję lampy roboczej. Sprawdzę to później. Może w weekend się pobawię, ale nie chciałbym tutaj za bardzo knocić, bo też jest wszystko ładnie polutowane, koszulki termokurczliwe porobione i nie chciałbym tego teraz rozwalać. Jakoś mi się udało otworzyć bok z tym paluchem, więc nie jest tak najgorzej, kurde. Chłopaku, nie narzekaj, nie stękaj. Wszystko gotowe. Ładujemy płyty. 17 ton. To akurat jest dla Hegelmana, podejrzewam. Tutaj nasza naczepa jeszcze. Jeszcze musimy poczekać.
Zobaczcie, ile ja już czekam. Ile ja już czekam, żeby załadowali tutaj tego pana. Swoją drogą, zobaczcie, jak auto zadbane. Przytarte, poobijane jest chyba z każdej strony. Więc zazdroszczę kierowcy, naprawdę. Chciałbym mieć takiego szofera u siebie. Byłoby po prostu miodzio, chyba bym go zabił. Ja rozumiem, że wypadki chodzą po ludziach, ale jakbyście tak obeszli to auto dookoła, zobaczcie, palciarka. To jest katastrofa, katastrofa. Druga strona samochodu wygląda identycznie. Jak widzieliście, znalazły się dwie dobre duszyczki, które pomogły mi w załadunku. Polak kierowca, którego właśnie teraz ładują, sam od siebie podszedł, zaczął mi zapinać pasy, mówi, że mam mu tylko podawać. No i Niemiec, który też taki młody chłopaczek podszedł układać gumy pod paczkami. Bardzo im dziękuję za pomoc. Pewnie sobie pomyśleli, co za dziad, kurde, pojechał, wysłał kierowcę w trasę z takim paluchem. No a to sam dziad jechał w trasę, nie? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Teraz szybciutko zaleję sobie kawusie i ruszamy w drogę. Zobaczymy, ile się uda dzisiaj ujechać. A pogoda zaczyna dopisywać. Dlaczego nikt z was nie mówił, że ta trójka jest taka rozkopana? Cholera jasna. Jadę, jadę i końca nie widać. A swoją drogą, zobaczcie, jak wygląda moja szyba. Nie wiem, czy to widać. Jest po prostu katastrofa, katastrofa. Nie miałem kiedy auta umyć przed wyjazdem. No i teraz mnie wszystko w nim drażni, wszystko. Moje pedanckie podejście się właśnie na mnie mści. Dzionek zakończony. Za wiele dzisiaj nie ujechałem kilometrów. Stoję 50 parę kilometrów od granicy z Austrią. Celowo nie jadę dalej, bo wiem, że parkingi są pozajmowane. No jest już za chwilę 20, od 20 zaczyna się zakaz na Austrii, więc stanąłem. Szybka dziewiątka. Będę się teraz kąpać jak typowy Rumun. Ręcznik w ręku i saszetka, ponieważ nie zabrałem plecaka. Ale pogoda fajna, nie? Co tam plecak? Witajcie w kolejnym wspaniałym dniu w transporcie, jak to mówi Kwiatulski. Słuchajcie, jaka sytuacja, wyjeżdżam w Austrii na pierwszy parking, żeby zmienić kraj, tachografię i napotykam auto tego oto osobnika. Rzadko się mijamy, ale się dzisiaj udało spotkać furę na parkingu. Co prawda to nie był Sławek, ale kierowca też spał, więc nie budziłem
jadę dalej, bo czas nagli. Zostało 357 km do celu, drodzy Państwo, mamy godzinę 6:40. Pogoda zapowiada się obiecująco, widoki przepiękne, ogień na tłoki, nie pozostaje nam nic innego. Słyszycie to? Jest pięknie, co? Pauza w takim miejscu? Ha, bajera. Niestety już się kończy. Muszę się stąd zbierać. Ale zrobię sobie nowy opatrunek, zobaczcie. Powoli staję się ekspertem w opatrunkach. Bardzo profesjonalnie to wygląda. Nie ma to tamto. No i co? Żegnamy te piękne widoczki. Lecimy dalej. Słuchajcie, zbliżam się na zadunek. To jest ta firma tutaj, po prawej stronie. No, droga tutaj jest nieciekawa. Szału nie ma. Szału nie ma w tej drodze tutaj, proszę Państwa. Ale widzę już od razu, że trafiłem dobrze. Taką wioseczkę musiałem przelecieć. Ciasną dość, mocno. No i oto jestem. Oto jestem. Parking do ciężarówek w prawo Pan tutaj pokazuje. No i tak. Zarejestrowałem się. I Pan, który nie mówi po angielsku, mówi do mnie wait. Więc najważniejszy wyraz w życiu kierowcy po angielsku zna. Idę sobie waitingować do mojego M1. Parking ogarnięty. Stoję 28 km od załadunku. Miejscówka niezła. No i mamy dopiero 16. A załadunek jest jutro. Od 8. Jest co robić. Biorę się zaraz za jakieś śniadanko. Śniadanko, co ja gadam? Obiad. Jakiś obiad, potem pójdę się wykąpać. Już mam obcykane, że całkiem przyzwoite prysznice tutaj są. No i miejscówka, powiem Wam, fajna, bo poza budynkiem jest taka fajna, przyjemna cisza. Spokój. Słuchajcie, jest po 21:00, ale muszę Wam coś pokazać. Ogólnie jest zajebiście ciepło. Naprawdę. Zresztą widzicie, krótki rękawek, goście sobie idzie, elegancko. I w sumie byłem się odlać, powiem szczerze. A tu taka cisza, słuchajcie, świerszcze. Żaby. A nie wiem, czy to będzie słuchać na telefonie. A tam w oddali autostrada. Teraz widzicie różnicę, dlaczego ja mówię, że Niemcy to jest zasypiały kraj? Zobaczcie ten parking, nie? Czyściutko przy krawężnikach. Cisza, spokój. Światła świecą. Wszystko pięknie. Lubię Włochy. Nie powiem, że nie. No, a teraz już koniec bajerowania widzów. Idziemy spać, mili Państwo. Rano wstajemy. Rano to znaczy o 6:30. I walczymy na 8 na załadunku. Potem 1300 km, bo lecimy, o, tego Wam nie powiedziałem, lecimy do Holandii. A co?